Siemanko, witam was w kolejnym odcineczku. No, będziemy wreszcie musieli coś omówić tego gangusa, bo nie ukrywajmy, że no niestety pasuje ten odcinek wreszcie kiedyś nagrać. Odcinek będzie oczywiście na szybkości, jakoś tak wyszło, że zrobiłem sobie przerwę, więc lecimy z tematem. Co tutaj się podziało przez te parę miesięcy? Odkąd się go użytkuje? Na samym cienkim początku zaczniemy od początku, co tu było robione, co tutaj jest do zrobienia, a potem jakie mamy tutaj straty, co tu się zepsuło. Pierwsze, na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie tego Pitganga, no niestety wyszło, że ma wadę produkcyjną. Mianowicie główka ramy jest do przesmarowania, no nie ukrywajmy, Pitbike Riderowi i tam ziomeczkowi, co kupił gangusa, zatarła się główka ramy. Mianowicie jak kupimy tego pitbike'a na samym początku, no niestety, ale pasuje rozkręcić główkę ramy i nawalić tam więcej tłotu, smaru, żeby to kurde już było wszystko git. Oryginalnie jest dane za mało. No i podczas mycia karczerem, dobrego mycia, no niestety ten smar zostaje wypukany, no i przyciera się główka ramy, no niestety. Więc ściągamy półkę, odkręcamy, popuszczamy, nawalamy smaru, no i po problemie. I co jakiś czas, to jak w każdym pitbike'u, pasuje tam zaglądać. Kolejną z wad. Na samym początku, jak mamy tego pitbike'a, do czego tutaj trzeba zaglądać? Mianowicie, teraz pokażę wam te tutaj śruby od naciągu. Oryginalne nie są warte nic. No niestety, przynajmniej w tym pitbike'u, jak są te gangusy ze srebrnymi wahaczami, tam są śruby już wymienione na nowe. Ale no nie ukrywam, no trzeba te śruby wymienić najlepiej na samym początku. I od razu mówię, że nie wykręcamy je, tylko trzeba je posmarować, odkręcić nakrętkę do samego końca, posmarować gwint, wkręcić, a potem dopiero zacząć wykręcać. Tak, żeby to przesmarowane było i wkręcamy jakieś śruby lepsze. Takie najzwyklejsze na 13 kluczyk. Miejsca jest na tyle. Nie to co w MRF-ach. MRF-ach tam są, tam jest mniej miejsca. Nie że wada, tylko ogólnie tam już tak na 13 kluczyk jest ciężej tam kręcić. Ale w Pitgangu jest dość sporo. No i pasuje to wymienić. No i w gangusie pasuje tak samo założyć trzymaki do opon na tył i na przód, jak się jeździ troszeczkę bardziej hardkorowo, to na przód też pasuje trzymaki założyć. Gdzie to mamy? Na przykład w moim wypadku tutaj mamy śrubę założone trzymaki. Trzymak z tyłu i już patrzymy, gdzie tu mamy. O, w tym miejscu trzymak z przodu. Będą tam też ludzie pisać, że trzymak z przodu jest niepotrzebny, ale wam powiem, podczas takiego ostrego dohamowywania na niższym ciśnieniu potrafi też obrócić i zerwać wentyl z przodu. Ktoś się z czymś takim spotkał, może napisać na dole w opisie pod filmem. No, no ja z własnego doświadczenia wiem, że trzymak z przodu jest potrzebny. Następną wadą, o czym się teraz dopiero przekonałem, myślałem, że to tylko u mnie się stało, akurat przy Pitgangu, seryjnie przewód, co jest na fajkę, jest słabo wkręcony, przez co no nie ukrywajmy, że potrafi tam niedobrze przewozić iskra i mogą być czasami cyrki.
Więc najlepiej tutaj dobrze wkręcić, bo już w dwóch gangusach się tak stało, że właśnie u mnie wyrwało przewód z fajki, wyrwał się, tam na jednym filmiku macie. No i u kolegi też podobno to nie łączyło, tamtego Kuby też podobno nie łączyło. No i okazało się, że właśnie ten przewód tam nie był dobrze wkręcony. No i były różne cyrki z iskrą, że nierówno chodził, coś w tym stylu, więc taka pierdółeczka, no ale warto do tego zaglądać i wkręcić tutaj dobrze i ewentualnie też przy cewce tak samo warto zobaczyć, ewentualnie go wkręcić tam lepiej. No u mnie na przykład w moim i Feedback Ridera, jak się jeździło pod ostre górki, to jak się jeździ po takim równiejszym albo pod mniejsze górki, to tam nie czuć różnicy, ale pod takie ostre górki to delikatnie za dużo paliwa było w komorze pływakowej ustawione, ale to niebawem będę nagrywał odcinek poradnik z gaźników i takich różnych pierdółeczek powolutku będę wszystko nagrywał, więc wam to pokażę co i jak. No i tutaj śrubeczki, oczywiście wszystkie trzeba przepatrzeć po kolei, przez parę wyjazdów zwracać uwagę na szprychy. 2-3 razy trzeba będzie je podciągnąć i potem się już nie powinny poluzowywać. Ale na początku, jak się ma nowego pitganga, no to jak to praktycznie w każdym jednym pitbajku, trzeba zwracać uwagę na szprychy w kołach, bo one się muszą ułożyć. No i na początku się robią luzy. Z odpalaniem, z tym wszystkim raczej nie było żadnych problemów. W moim, u mnie, u Pitbike Ridera. Kurde, ja nawet nie wiem, czy ja to w ogóle zawory regulowałem w tym. Chyba nie regulowałem jeszcze zaworów, tak wam szczerze powiem. Nie pamiętam, ale chyba nie regulowałem jeszcze od nowości zaworów w moim pitgangu. No łańcuch ja mam już zmieniony na inny, bo zmieniałem komplet napędowy, żeby przetestować. Ale łańcuch należy bardzo, ale to dobrze smarować, żeby się nie zacierał. No to jak każdy jeden, ten złoty łańcuch, no taką ma wadę. No i łańcuch trzeba smarować. To, że ja tutaj wymieniłem napęd, nie sugerujcie się, że napęd mi siadł albo się zepsuł. Możecie pooglądać moje filmiki, tam zobaczycie dlaczego zmieniłem napęd. To tylko i wyłącznie kwestie takie, jakby to wam powiedzieć, mojego gustu i że chciałem przetestować takie różne opcje. Na samym początku, jak się ma gangusa, no zauważyliśmy z Pitbike Riderem, że jest minimalny luz na tylnym amortyzatorze. Nie mam jak wam pokazać teraz, musiałbym skoczyć po podnośnik, ale jest tam minimalny luz na tylnym amortyzatorze. Gdzieś tak 5 miesięcy już jeździmy tymi motorkami, ja tam trochę mniej, nie jeździłem nie wiadomo ile, ale jeżdżone było ostrzej. No i luz się nie powiększa, więc nie jest źle. Tą rolkę trzeba smarować od czasu do czasu, psyknąć na WD-40, na tą rolkę, co jest od prowadnicy łańcucha. Ale to tylko i wyłącznie jest kwestia taka, że no jak chodzi to w jakimś większym błocie, jak u mnie, albo we wodzie to było utopione. Ale jak jeździcie tak spokojnie, no to nie powinno się nic raczej dziać. Jak w każdym pitbajku praktycznie. No. Co tu jeszcze się mogło takiego dziać przez te 5 miesięcy u mnie? Klocki raz zeszły do zera. Nie mam starych klocków, ale obydwa starły się praktycznie do zera, więc brało je równo. Przeszlifowałem tak profilaktycznie prowadnice. Były tam podszlifowane fabrycznie, zaokrąglone końcówki, ale dla pewności jeszcze tam je ładnie tak pozaokrąglałem, nawaliłem więcej smaru. No i tyle no. No jak widać po paru przejazdach nie widać zero zużycia, więc nie jest źle. No tarcze mam minimalnie coś krzywe. Delikatnie tak jakby obcierają przednia i tylna. Właśnie nie wiem, ale nie pamiętam czy to od wywrotek gdzieś uderzyłem, czy fabrycznie tak było. Nie jestem w stanie powiedzieć, ale delikatnie, minimalnie są krzywe. Nie zwróciłem uwagi, tak wam powiem, to nie wiem od czego, ale jedną i drugą mam delikatnie krzywą tarczę. Z przodu klocki jeszcze jest połowę po 5 miesiącach, z tyłu no, zeszły mi do zera.
Głównie mi załatwiłem te klocki przez topienie we wodzie. No, całe pływały we wodzie te klocki, tam prowadnice się trochę poprzecierało to. No i dlatego mi zeszły do zera, bo mogłem przesmarować, no ale tak to praktycznie w ogóle się nie ścierały. Strasznie mało się ścierały. Mogę tylko porównać do RC-ka, co miałem wcześniej. Potrafiły się mi te klocki zetrzeć po tygodniu. Oczywiście założyłem tak samo teraz klocki, te miękciejsze. Klocki mi się starły po tygodniu, nie hamowałem w ogóle ani nic i klocki mi się ścierały do zera po tygodniu. Więc no tutaj jest o wiele lepiej w Gangusie, ale dla pewności radzę te prowadnice dobrze nasmarować, jak i pozaokrąglać końcóweczki. No i co jakiś czas tam zaglądać, czy się nie przyciera tu nic, nie? Teraz raczej tego nie będzie widać, ale no nie będzie widać, bo nie ma, musiałbym ściągnąć, pokazywałem, no ładnie tutaj wszystko powyczyszczałem, porobiłem, no i na prowadnicach to ładnie sobie wszystko chodzi. Z przodu też rozbierałem i też tam czyściłem. Minimalnie się krzywo coś ściera, ale ja bym tutaj nie zwracał uwagi na to. Delikatnie tam minimalnie krzywo się coś ścierają klocki, ale to tyle. Prowadnice też miałem zaokrąglone i przesmarowane. Tak, dla pewności to, jak to ja tam wszystko robię. Olej zmieniałem przez te 5 miesięcy, kurde, wam powiem, chyba dwa razy olej zmieniałem. Raczej zalecam częściej wymieniać. Paliwa, ile wypaliłem, nie wiem. Na mój styl jazdy, no to ja nie gazuję, tak wam szczerze powiem. Jeżdżę tak bardziej oszczędnie. No i nieźle, tak wam powiem szczerze. Mało pali. Jest praktycznie bezawaryjny. Jak widać, po jeszcze zobaczycie na opony po 5 miesiącach jazdy, jak wygląda bieżnik. Bieżnik wygląda w ten sposób. Jest naprawdę jeszcze sporo bieżnika. I tyle, no. Tylko że ja nie jeżdżę praktycznie w ogóle po asfalcie. Takie krótkie przejazdy po asfalcie staram się przeważnie po błocie albo po boczem jechać. Dlatego u mnie się tak nie ścierają. Jak i mam koło idealnie ustawione. Właśnie nie wiem, czemu tak się wam strasznie szybko opony ścierają. Nie rozumiem tego. Bo powiem wam szczerze, że czy Mitas, czy jakieś te miękkie opony, dużo osób narzeka, że im się ściera to momentalnie. A wam powiem, że u mnie opony się ścierają naprawdę, naprawdę wolno. Nie wiem czemu. Jak widać, domontowałem sobie tutaj lampy, domontowałem takie różne dodatki. Warto też zainwestować na początku w taką osłonę, jak tutaj jest. Na samym najlepiej początku. Jest to zrobione z kawałka gumy. Oryginalnie tutaj niestety, no nie ma nic takiego przy tym pitgangu. Jak i warto też zainwestować w osłonę ogólnie amortyzatora. Nie wiem, czy będziecie widzieć to. Ale jest tam osłona amortyzatora, taka chyba za 30 zł. Jak i na przednie amortyzatory osłony, jak widzicie, też są zamontowane. Filmik z osłon macie na kanale, jak chcecie możecie wpaść, zobaczyć co to za osłony amortyzatora, co to jest zamontowane, no i tyle w temacie, no. Na przód, na tył. I Pit Bike Ridera macie, jak zamontować tamtą osłonę, żeby wam z tylnego koła nie chlapało na amortyzator. No nie ukrywajmy, to wydłuża żywotność amortyzatora, jak się zrobi to poprawnie, to będzie wam to latać wieki. Co tu mogę więcej dodać? Powiem wam, że tak za bardzo tutaj się nic nie działo mi w moim pitbike'u, żebym miał jakieś większe problemy. Teraz ostatnio jak jeździłem, no to mi się przywiesił chyba pływak. Ale to czepnęło mnie tam konkretnie na paru dziurach i no i mogło się tak stać, no nie ukrywam, pecha miałem, no i się przywiesił ten pływak.
a tak to nie działo się nic. Z dodatków, prócz świateł, domontowałem sobie taki, jakby to można powiedzieć, pasek. Bardzo to ułatwia tutaj przenoszenie motocykla, wyciąganie z jakichś dziurek czy czegoś. Zamontowałem sobie tak samo tutaj jako dodatek taki schowek, można to powiedzieć. Nie wiem, miałem takie coś, to zamontowałem, taka biodrówka chyba to można powiedzieć, do paska co jest doczepiana. Naprawdę zdaje to egzamin, jakieś kluczyki, jakieś baterie do kamerki, ewentualnie coś, co tam możecie sobie wymyśleć, można sam spokojnie upakować do motorka. Możecie też zobaczyć, że jest dodatkowy przycisk, no to jest właśnie tak samo do świateł. Tu macie światło przednie. O, światło przednie, daje to bardzo mocno. Odcinek ze świateł, no niestety przeciąga się i to ostro, że kurde, powiem wam szczerze, muszę to jakoś tak nagrać sensownie, żebyście mnie zrozumieli, a cały czas jakoś mi to tam kurde wszystko umyka, albo nie mam czasu, albo zapominam nagrać. Tutaj instalacja troszeczkę inaczej rozwiązana niż na przykład jak pokazywałem na tym kanale w Lącinie. Aha, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, klamka mi się urwała. Jak widzicie tutaj, klamka od hamulca przedniego. No niestety mi się urwała. Zamontowałem ze skutera klamkę, więc ona była dłuższa, ale ja ją specjalnie skróciłem tą od skutera, żeby tak nie wystawała. Teraz się nie powinno nic tutaj złamać, uszkodzić. I tyle. Klamki są, powiem wam szczerze, że naprawdę mocne. Podobne jak w MRF-ie. Podobne klamki jak w MRF-ie, ale jakoś, powiem wam szczerze, że leżałem bardzo dużo razy, ten motor leżał, rzucany był. No i nie połamały się. Jak Pitbike Rider dużo razy rzucał, nie połamały się. Aż pewnego razu, no niestety, ale u niego szczeliła klamka i u mnie, nie? Daliśmy radę, daliśmy radę. Ale są o wiele bardziej wytrzymałe, tak wam szczerze powiem. Tamte od MRF-a jak miałem, to po jednej wywrotce się łamały. A te to wytrzymały dość sporo wywrotek, więc to też pewnie zależy od pecha, czy się ma szczęście. Mi się wydaje, że od tego zależy i czy szczeli, czy nie szczeli. No ale jakoś tak, powiem wam szczerze, z moich obserwacji wychodzi, że są mocniejsze. Plastiki, powiem wam, że kozackie, naprawdę elastyczne. Tylny ogon wygiąłem do 90 stopni, jak nawet nie więcej. Nie złamał się. Przedni tak samo wygiąłem, tak z 90 stopni w górę, jak nawet nie więcej. Też nie złamał się, jest tam gdzieś na filmikach. Nie chcę się szukać, tak to bym wam wkleił. Plastiki naprawdę elastyczne, grube, dobrze spasowane wszystko. Nic nie skrzypi, nic nie ten. No i jest okej. Okay. Ja oceniam motorek na bardzo dobry, na ocenę bardzo dobrą. Jest parę niedociągnięć, o których powiedziałem wam we filmiku, czyli półkę trzeba przesmarować, śruby trzeba wymienić od naciągu, od razu najlepiej po zakupie, na nowe, ładnie tam wszystko przesmarować, nie będzie się działo nic. Oczywiście tutaj wszystko jest powiedziane rzetelnie, nic nie ubarwiałem, powiedziałem co i jak się działo. Mam nadzieję, że rozumiecie, ja tu nie mam nic do ukrycia. Pokazuję jaki jest motorek, czy go kupicie, czy nie kupicie, zależy już od was. Ja wam polecam, naprawdę fajny. No niestety na chwilę obecną Pit Gangi 140 nie są dostępne, no nie ukrywajmy. Udało się porozmawiać z właścicielem firmy. No i okazuje się, że no niestety są problemy z transportem z Chin. No i nie wiadomo kiedy będą na razie nowy, kiedy dojedzie nowa dostawa. O, w ten sposób. Jak będą nowe, no to obserwujcie tam albo piszcie do właściciela na ich stronie. No i tyle, no. Dobra, ja kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało, więc standardowo łapeczka w górę,
komentarz. Jeśli chcecie coś więcej wiedzieć o Pit Gangu, śmiało zadawajcie to w komentarzu pod filmem. Ja uciekam do swojej roboty. No i cóż, za niedługo zacznie się prawdopodobnie na kanale jakieś poradniki będziemy kręcić, czy coś w tym stylu, więc śledźcie kanał, subskrybujcie, koniecznie dzwoneczkiem, jak chcecie być na bieżąco, a ja no lecę, no i mam nadzieję, że za niedługo uda mi się wreszcie ruszyć z tymi filmikami, bo jest ostatnio troszeczkę ciężko, żeby się wyrobić. No i dość sporo odcinków nagrałem. Nagrałem dość sporo odcinków, tylko wydaje mi się, że są takie nieciekawe, dlatego nie są na YouTube. No. Więc za niedługo będzie, pokaże się coś z toru, jak tam dajemy radę. No, na razie robię sam, może za niedługo Pit Bike Rider też wpadnie i pomoże. No i tyle, więc do następnego, trzymajcie się, hej!